Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Olej i kolejny odcinek z Wymieszanego Oleja, w którym po raz kolejny wrócimy do świata Warcrafta, w związku z tym, że poprzedni odcinek z Warcrafta 3 spotkał się z dość pozytywnym odbiorem z waszej strony. Dlatego też postanowiłem, że dzisiaj w dalszym ciągu poznamy historię Arthasa i Jayny i zobaczymy, co się z nimi dalej stało. Dlatego też wracamy do kampanii ludzi, czyli Plagi Lordaeronu. I zaczynamy rozdział 4, zatytułowany, jak w sumie nie zdążyłem przeczytać, zatytułowany Kult Potępionych, następnego dnia na przedmieściach Androhalu. Zobaczymy, gdzie nasi bohaterowie dotarli i co dzisiaj będą musieli zrobić. Patrz, to kultyści, którzy byli z nekromantą. Co zrobią z tą kopalnią? Nie czekajmy, co się stanie. Do ataku! Przeklęci intruzi nie mogą przeszkodzić w wykonaniu planu naszego pana. Załóżmy tu obóz. Wszędzie wokół pełno kultystów. Nie chcę się pchać do ich gniazda bez żadnego wsparcia. Całkowicie się z tobą zgadzam. Dobra, okazuje się, że ukradliśmy nieumarłym kopalnię i póki co budujemy obóz, a naszym zadaniem jest rozejrzenie się po Androhalu. Jeszcze nie wiem w sumie za bardzo w jakim nie celu, mi się kłaniać. Ale myślę, że za chwilę się dowiemy, o co chodzi. Tak, mamy jeszcze nieodkrytą misję jedną, jak ale dobra, idziemy zobaczyć. Czekajcie, muszę sobie ustawić jeszcze. Jaki mamy plan? Skończę. Dobra, skończyłeś budować? Znoszenie budynków można przyspieszyć, wysyłając dodatkowych chłopów do pomocy w budowie. Ale z tego co kojarzę, to chyba dodatkową kasę zużywa. A może nie? Chyba jednak nie. Dobra, to idziemy zwiedzać. Zobaczyć, co tutaj w ogóle jest ciekawego. Widzę, już mamy jakichś bandytów tutaj. Dlatego im rozwalimy wioskę. Może dostaniemy w zamian jakiś artefakt, który mi się przyda w dalszej rozgrywce. Co w ogóle mamy? Jednego kapłana, trzech rycerzy, jednego kanoniera. I Jayny, która właśnie wbiła poziom. Damy jej dodatkową aurę. Mikstura man. Myślę, że Jayny się przyda. Dobra, co my tu mamy? Aha, kolejną kopalnię. Okej. Mimo, że mi pokazaliście, myślę, że mi się może przydać w przyszłości, ale to raczej w takiej dalszej. Dobra, koszary zbudowane. Aczkolwiek bez kuźni nie mogę rekrutować strzelców, szkoda. Co my tutaj mamy? Zwiększę zasięg ataku strzelców. No dobra. Jak moi chłopi zbudują ten zamek, mam tylko nadzieję, że nie będą mi miasta atakować. Dobra, złoto zbierają. Myślę, że sobie jeszcze przyzwę z 4 chłopów. Przydadzą się. A przez ten czas ja się rozglądam dalej. Co my tu mamy? Dobra, mamy kolejnych nieumarłych, z którymi się rozprawimy, bo czemu nie? Dobra, chłop się stworzył, więc zbuduj mi tartak. Rozumiem. Atakują nasze oddziały. Tak, wiem, że mnie atakują. Nawet sam ich zaatakowałem jako pierwszy. Więc nie musicie mnie aż tak powiadamiać. Dobra, kolejny chłop się stworzył, kolejny chłop zbuduje kuźnię. Dzięki temu będę mógł produkować, właściwie rekrutować. Oho. Oczywiście. Mamy jakieś miasto undeadów tutaj. Oj, spore to miasto jest. I znowu ten stary zboczeniec. Gin. W sumie nie wiem, czy to jest dobry pomysł, że ja to miasto już atakuję na takim poziomie rozgrywki. Niech będzie. Może jakimś cudem mi się uda to miasto zniszczyć. Trzeba mi się kłaniać. Ej, nie umieraj mi tam. Ej, kolego, żeś się rzucił na ten zamek sam jak jakiś głupi. Chociaż w sumie skoro mamy tutaj miasto undeadów. Wiesz co, ty się odsuń trochę bardziej do tyłu, bo oni ciebie wszyscy atakują. Nie, nie, gin, nie, gin, nie, gin, nie, gin, żyj. Dobra, jakimś cudem mi się udało w ostatniej chwili go podleczyć. Ale obawiam się, że tego, no właśnie. Stary zboczeniec mi zniszczył
Jaina, przyzwij żywiołaka. Nie wiem, czy to dobry pomysł, że ja atakuję im miasto na początku rozgrywki. Jako w sumie pierwszą rzecz, którą robię. Dobra, zwój ochrony się przyda. Manę muszę sobie odnowić. Kapłana trzeba podleczyć. Dlaczego zamek przeciwnika atakuje mojego kapłana? Uwzięli się na niego. Odejdź. Tam tu zginiesz zaraz. Dobra, zamek rozwalony. Czyli w sumie jest dobrze. Dobra, ja was tutaj zostawię, a ty przez ten czas idź pozbieraj drewno. Dobra, ulepszymy naszych strzelców i nasze budowle. Może to mi się potem przyda do czegoś. Dobra, jakiś upiór mnie śmieszny atakuje, ale jeden upiór, to co to dla mnie? Zaraz się okaże, że rozwalę im miasto, mimo że wcale nie musiałem tego robić, ale skoro już tutaj dotarliśmy, to czemu im miasta nie rozwalić? Trzeba im pokrzyżować plany. Dobra, co my tutaj mamy? Atakują nasze oddziały? No, wiem, dobra. Wyrekrutuję dwóch strzelców, bo tylu mogę, a strzelców wolę od rycerzy mimo wszystko. Tutaj mamy strzelniczą wieżę. Warto by było ją zniszczyć, bo trochę mi zadaje obrażenia. Dobra. Arthas się rozprawi z tym upiorem. Dlaczego wy ciągle atakujecie mojego kapłana? Zostawcie go w spokoju. Jak najbardziej. Dobra, wy sobie tutaj myślę już poradzicie, a ty przez ten czas zbuduj mi jeszcze jedną farmę. Dobra, to się już ulepszyło, dlatego... drewna mi brakuje. No trudno, ale chyba z tego co kojarzę, to tutaj mamy ulepszenie, że więcej drewna zdobywam. Tylko, że muszę ulepszyć mój zamek do twierdzy najpierw. Dobra, jak tam sobie miasto umarlaków radzi? W sumie sobie nie radzi. No i dobrze. Może właśnie o to chodzi, żeby to miasto zniszczyć. I o to chodzi w tej misji, która się nazywa Rozejrzyj się po Androhalu. Dobra, mamy dwóch strzelców. Kto mnie atakuje? Kolejny upiór. Dobra, to idź zbierać drewno, bo z tego co widzieliśmy, to mi drewna zaczyna brakować. Chciałbym ulepszyć ten zamek, aczkolwiek póki co mi brakuje drewna, żeby go ulepszyć, za to mamy dużo złota. Dobra, dajcie jeszcze jedno drewno, bo chcę włączyć ulepszanie zamku. Dobra, to niech mi się tutaj ulepsza, a przez ten czas przyzwiemy sobie z trzech rycerzy. Skoro im jeden umarł, to zawsze warto by odnowić straty poniesione w walce. Nawiedzona kopalnia złota. Ciekawe, kto ją nawiedził. Przypuszczam, że kultyści. Dobra, to się strasznie wolno robi, ale miejmy nadzieję, że nic nas brzydkiego nie zaatakuje w międzyczasie. Dobra, i jak zniszczymy tą wieżę, to się okaże, czy faktycznie o to chodziło w tej misji. Która w sumie nie była dość sprecyzowana, po prostu żebym zbadał okolice. Nie o to? Sprawiedliwości niech się stanie. Chyba nie o to. No trudno. Dobra, wracamy do miasta. Ale przynajmniej już się pozbyliśmy nieumarłych z okolicy, więc i tak wyjdzie to na dobre nam. Tak myślę przynajmniej. Dobra, ulepszenie ataku rycerzy. Jak tam kopalnia? No, jeszcze 7000 złota ma w sobie. Myślę, że starczy. W razie czego zyskaliśmy tutaj trzecią kopalnię. Dobra, ogłaszam zbiórkę. I idziemy na wschód. Zobaczyć, czemu mi pokazali tę kopalnię akurat tam. Może tam jest coś ciekawego. Czego dotyczy misja, którą mam wykonać. Dobra, robimy dużą grupę. Jedynka, dobra, działa. I wyruszamy na wschód, ale najpierw zobaczę, czy tutaj coś jest. Nie bardzo, tu coś jest. Dokładnie koniec mapy. Dobra, to idziemy tutaj. Skoro mamy się rozejrzeć, to się rozglądamy. Jak najbardziej. Mądry plan.
Ale tutaj także nic nie ma. Czyli na widać, honor. Musimy iść na wschód. Modernizacja zakończona. Dobra, twierdza się ulepszyła, więc od razu. Jakieś niebezpieczeństwo? Odkrywam zwiększenie ilości drewna z drzew. Jak najbardziej. O, kolejni. Mądry plan. A nie, to są gnole. Myślałem, że to kolejni bandyci. A jednak nie, no dobra. Co my tu mamy? Sklep goblinów. Aha, w tym sklepie możemy sobie, jak to na sklep przystało, na zakupić honor. Artefakty. Rozwój ochrony, mikstura many i różdżka negacji. Nic ciekawego. Dobra. Ja mam jakieś trolle, berserkery. Z nimi się także rozprawimy. W sumie ze wszystkim się rozprawimy, co tu może, z czym tutaj możemy. Zawsze nasi bohaterowie wbiją poziom. Co na dłuższą metę mi się przyda. Tak myślę przynajmniej. Dobra, co tam? Ubrać długie strzelby. Nie zbudowałem tego warsztatu? Kuźnia, tartak. To co to jest warsztat? Ja myślałem, że to... to. No cóż. Dobra, to przyzwę jeszcze jednego chłopa. Jakieś niebezpieczeństwo? Niech będzie. O, murloki kolejne. O, Arta zbił poziom, nawet nie zauważyłem kiedy. A, kolejne święte światło. Używam tego dość często, więc myślę, że to będzie najlepszy wybór. Dobra, chłop się zbudował. Warsztat, co to jest warsztat? A to jest warsztat! Warsztat to miejsce, w którym mogę tych... Znowu nie pamiętam, jak się nazywają. Warsztat to miejsce, w którym mogę kanonierów rekrutować. O, ich. O to mi chodziło. Dobra, idziemy dalej na wschód. Bo jak widzimy, tutaj mamy jakiś zniszczony most kolejny. Ja nie wiem, co z tymi mostami w tej krainie. W poprzedniej misji także mieliśmy zniszczony most. Widać, jakichś słabych specjalistów mają w tej krainie, skoro wszystkie mosty są zniszczone. Czekaj, 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 Jaina, zbierz to. Dobra, jak się do tej kopalni dostać? Jakoś tędy. Aha, dobra, czyli idę chyba dobrze. Tak mi się wydaje przynajmniej. Tutaj mamy jakieś golemy kamienne. Nie, 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 Jaina, nie idź sama na nie. Bez przesady. Mam nadzieję, że te kamienne golemy nie będą dla mnie stanowiły dużego problemu, aczkolwiek widzę, że już jakieś debuffy na mnie rzucają. Aha, spowolnienie, no dobra. Rozumiem, że Arthas może mi skinąć, wtedy się odrodzi w mieście, ale wolałbym, żeby jednak przeżył. Pierścień ochrony. Arthasowi się on oczywiście przyda, dlatego go zbierz. No nie uciekaj przede mną, daj się zabić, ziom. Dobra. Golem pokonany, to my jeszcze zbudujemy tajemne sanktuarium, w którym możemy rekrutować kapłanów. Jakieś niebezpieczeństwo? Wtedy będziemy już mieli wszystkie budynki, które umożliwiają mi zdobywanie jednostek i będziemy mogli się zająć dalszą częścią rozgrywki. Dobra, co my tu mamy? Dobra, kolejną kopalnię, którą mi pokazywali praktycznie od początku tej misji, ale w sumie nie wiem, do czego ona mi posłużyć. Bo nic tutaj ciekawego nie ma, a myślę, że złota mi wystarczy. Mam jeszcze 5000 tutaj, plus jeszcze jedną kopalnię tutaj, przejętą od nieumarłych. No ale widać, twórcy tej misji nie do końca wierzyli w moje zdolności. Dobra, to idziemy tutaj. Widać, że tędy nie przejdziemy, a na wschodzie już nic ciekawego nie spotkaliśmy. Chyba, że tutaj coś jest. Czekajcie, jeszcze tutaj przyjdę. Przez ten czas, jak mi się tutaj moje miasto rozwija. Dobra, jak tam budowa idzie? No, w miarę. Dobra. O, bandyci mnie atakują. Jakiś kłusownik. Boże, biedny kłusownik na pierwszym poziomie atakuje całą moją armię. Myślę, że raczej ze mną nie wygrasz. Oczywiście. Dobra, tutaj coś jest. Czy też nic? Kolejne trolle, przynajmniej jeden. Nie no, jest grupka trzech troli. Więc może mi jakiś item wydropią. Szpony ataku, biorę. Zwiększę obrażenia o 6. Dobra, jak widzimy, możemy już rekrutować
kapłanów, ale najpierw to ja ulepszę im regenerację many. Dobra, i teraz możemy już wyruszać w dalszą drogę na północ, zobaczyć, co ja tutaj mam tak właściwie odkryć w tej okolicy. Bo szczerze mówiąc nie pamiętam. Dobra, zrekrutujemy jednego tego, kapłana myślę, albo ze dwóch. A wy też chodźcie tutaj. Dobra, jak temu ulepszenie? Wszystkie już się porobiły. Skończone. Więc jest ok. O co chodzi? No to zbuduję jeszcze jedną farmę. Farm nigdy zbyt wiele. Sprawiedliwości niech się stanie zadość. Gotów do strzału! Oczywiście. Jestem twoim strzelcem! Jestem twoim strzelcem, cieszę się. Dobra, robimy drużynę. Nie, jeszcze jeden by się przydał. Dobra, chodź tutaj, przydasz mi się do drużyny. Dobra, mamy full party. Idziemy na wycieczkę. Zobaczyć, co tutaj undeadzi kombinują. I ten stary zboczeniec z brodą. Jakieś niebezpieczeństwo? Tak, panie. Dobra, już cię nie będę do niczego potrzebował. Idź sobie zbieraj drewno. Na honor. Jakaś spalona wieża. Jak najbardziej. Co tutaj się dzieje? Oho, będzie filmik. No i znowu ten zboczeniec. Witajcie, dzieci. Jestem Kel'Thuzad. Przynoszę wam ostrzeżenie. Odejdźcie stąd czym prędzej. Ciekawość sprowadzi na was tylko śmierć. Czy to ty wywołałeś zarazę, nekromanto? Ten kult to też twoja sprawka? Tak. Kazałem wyznawcom kultu potępionych rozwieść zakażone ziarno. Ale nie wszystko jest tylko moją zasługą. Nie rozumiem. Jestem sługą upiornego władcy, Mal'Ganisa. To on zesłał plagę, która oczyści świat i sprawi, że ogarną go wieczne ciemności. A z czego konkretnie zamierzacie ten świat oczyścić? Z żyjących, rzecz jasna. Plan Mal'Ganisa zaczął już działać. Odszukaj go w Stratholm, jeśli potrzebujesz następnych dowodów. Aha, no okej. Można i tak. Już mnie jakieś upiory atakują. Dobra, misja wykonana i ciekawe, jaka będzie misja kolejna. Bo jak widzieliśmy, jeszcze jedna misja na tej mapie jest do wykonania. Poza tym jeszcze jest sporo mapy do odkrycia, więc... Znajdź Kel'Thuzada, aha. Czyli rozumiem, że mam tego starego zboczeńca pokonać. Wszystkie spichlerze są puste. Ziarno zostało już wysłane. Przybywamy za późno. No widzisz, Arthas, przybyliście za późno. Co teraz? Ogólnie mam ochotę te skrzynki rozwalić, bo w nich często, ale ich się nie da. Dobra, to jednak nie chcę ich rozwalać. Oczywiście. Skoro się nie da, to nie. Mądry plan. Idziemy szukać tego brodacza. Na honor. Bo jak jego nie lubimy. Mądry plan. Bo jakiś jak syf roznosi mi po królestwie, więc musi za to zapłacić. Dobra, ale nie na tędy. Honor. Musimy miasto... O, coś tutaj biega. O, tu są undeady. Mam nadzieję, że nie idą mi do miasta. Potrzebna jest moja pomoc. Chociaż zdając życie właśnie idą. Dlatego jak też przyda się... zrekrutowanie jakichś jednostek, które będą mojego miasta bronić. W międzyczasie, jak my szukamy znowu to coś... O Jezu. Więcej tego tutaj nie mogło być. Jaina? Żywiołak? Ojejej. Ojojoj. Dość mocno biją te stwory. Na szczęście moje święte światło się dość szybko regeneruje, więc... Poczuj mój gniew. O, tutaj jesteś. Siema, szybko cię znalazłem. Nie będę zakładał więcej farm, bo już doszedłem do końca misji. Cześć kolego, znowu się spotykamy. W sumie nie wiem, czemu nie mogliśmy tego załatwić od razu, jak wcześniej ze mną rozmawiałaś. Oczywiście. No ale cóż, widać, lubisz sobie życie utrudniać.
mądry plan. Aha. Mocnym przeciwnikiem to ty nie byłeś. Naiwny głupcze. Moja śmierć nic nie zmieni. Na dłuższą metę. No dobra, nie gadaj tyle, i tak cię już zabiłem. Zaczęła już ogarniać tę ziemię. No i trup. I od razu go w ziemię wessało. Dobra, kontynuujemy. Olej rozgromił plagę nieumarłych. Ale czy na pewno? Rozdział 5, marsz plagi. Następnego dnia, wczesnym rankiem, Arthas i Jaina zbliżają się do wioski Herdglen. Widać, zbliżamy się też do Stratholma, w którym ma na nas czekać Mal'Ganis. Więc jesteśmy coraz bliżej celu. Dobra, co tym razem? Herdglen, nareszcie przyda nam się chwila odpoczynku. Wygląda, jakby szykowali się do bitwy. Panie, z zeszłej nocy pojawiła się w okolicy potężna... Nie widzisz, Jay, na tyle z twojego odpoczynku. Tak mi przykro. Wioski. Teraz zmierzają w naszą stronę. A niech to. Jaina, ja zostaję bronić wioski. Ty pędź do Lorda Utera. Powiedz mu, co się stało. Ale... Chyba kojarzę tą misję. Liczy się każda sekunda. Z tego, co pamiętam, naszą misją będzie po prostu przeżycie. Wystarczająco długo, aby Uther do nas dotarł. Co, mam nadzieję, nie będzie problemem. Zaczekaj. Co było w tych skrzyniach? Tylko ziarno z Andorhalu. Nie ma powodu do obaw, panie. Jasne. O nie. O nie, sam chciałem wszystko zjeść. Zaraza wcale nie ma zabić moich poddanych, ale przemienić ich w nieumarłych. Brońcie się! Oj. Tak, mamy licznik, który wskazuje mi na 30 minut i właśnie tyle czasu mamy wytrzymać. Okej, czyli dobrze pamiętałem tą misję. Nie trzeba mi się kłaniać. Mam przetrwać przez 30 minut i to jest nasza chyba jedyna misja na tej mapie, tak. Oprócz tego mamy jakąś dodatkową misję, która przypuszczam... Oczywiście. Da nam jakieś artefakty albo złoto. Dobra, mamy wszystkie artefakty, które dałem Jaynie. Szkoda, że one sobie tutaj tak leżą, bo chciałbym je zachować na później, ale obawiam się, że nie będę miał takiej możliwości. Następna jest nowa jednostka, czarodziejka. Od tej pory możesz w tajnym sanktuarium szkolić czarodziejkę. Czy ja tajemne sanktuarium w ogóle mam wybudowane? Nie. Dlatego też warto było zrekrutować jakiegoś chłopa i zbudować to tajemne sanktuarium, przetestować, jak czarodziejka niech się stanie działa w walce. Dobra, ja sobie zrobię tutaj taką małą drużynę. Światłość jest mą siłą. Ja bym sobie pozwiedzał nią okolice. Bo jak widzieliście, mam jeszcze jedną nieodkrytą misję dodatkową do zrobienia. I w sumie jestem ciekaw, na czym ta misja polega. Dobra, jako że potrzeba więcej drewna, to ja od razu odkryję sobie zdobywanie większej ilości drewna. Na honor. Zaczyna się, wszyscy się w trupy zamieniają. Zabij go, zanim się zamieni. Dobra, zdążył. No ciekawe, co to... Nadeszła armia nieumarłych. Oho. Utrzymać pozycję. Zaczyna się. Jesteśmy gubańcami światłości. Nie ugniemy się. Dobra, Arthas, wracaj. Miasta trzeba bronić. Dobra, jak widzimy, mogą nas atakować z dwóch stron, więc nie jest źle. Zawsze mogło być gorzej. Czy ja zbudowałem ten tajemny ołtarz? Chyba nie. Dobra, zbuduję jeszcze jednego chłopa, który mi będzie naprawiał w razie czego budynki. Na ja idę przez ten czas oczywiście sobie dalej zwiedzać okolice w poszukiwaniu tej misji oczywiście dodatkowej. Bo jednak jestem jak ciekaw, co ona nam daje. Gotów do pracy. Siema. Niespodzianka, nie spodziewaliście się, że wam wyjdę naprzeciw. Dobra. Dobrze. Buduj ten tajemny ołtarz. Jestem bardzo ciekaw, jak czarodziejki sobie radzą w walce. Rozumiem. Dobra, podlecz go, bo widzę, już mu jest gorzej.
I idziemy dalej. Mamy coś tutaj? Na honor. Tak średnio. Kurczę, kompletnie nie pamiętam, gdzie była ta ukryta misja. Na honor. Tutaj mamy jakieś... O Jezu, to jest miasto Andedów. Nie, 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 tutaj... Jak najbardziej. Chociaż w sumie to są tylko dwie wieże obronne. W imię króla, mojego ojca. Więc myślę, nie powinno być tak trudno się z nimi rozprawić. Wow! Nie, idziemy stąd. Bohater na 10 poziomie. Nie, 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 nie. Odwrót. Odwrót. Na honor. Rozumiem, że tych miast nie mogę atakować. Przynajmniej póki co nie mogę. To było ciekawe. Dobra, chodź, naprawisz mi to... wieżę. Nie trzeba mi się kłamać. Dobra, Arta z jakimś cudem przeżył. Hej, kapłani, weźcie mnie, podleczcie. Ktoś jest ranny? Jakieś niebezpieczeństwo? Ktoś jest ranny? No, tak jakby ja. Dobra, czyli w tę stronę nie idziemy, bo tam są brzydkie rzeczy. Tak, panie. Dobrze. Dobra, mamy czarodziejkę. Dlatego od razu zrekrutuję z dwie, żeby zobaczyć, co ona potrafi. Dobra, widzimy, kapłan mnie leczy tutaj cały czas. Mam nadzieję, że manu mu wystarczy, żeby mnie wyleczyć do pełna. Gdzie oni tutaj zbierają drewno? Tutaj. Ojej, tylko jest jeden koleś do drewna. Sprawiedliwości niech się stanie zadość. Nie za dużo. Co? Co, chodź mi pomóż. To ja już pójdę. Jakieś niebezpieczeństwo? Dobra, to idziemy w tę stronę, skoro w drugą był zły pomysł. Więcej pracy? Dobra, co ty jeszcze możesz zbudować? A, buduj farmę, w sumie nie mam pomysłu, co możesz innego budować. Mądry plan. A farmy się zawsze przydadzą. Oczywiście. Dobra, jeszcze mamy 25 minut do przeżycia. I na tyle honor. Samo czasu, żeby znaleźć dodatkową misję i ją wykonać. Mądry plan. Oczywiście. Na honor. Dobra, co my tu jak mamy? Najbardziej. Ja bym chociaż mądry trochę pamiętał, na czym ta misja polegała, ale nie pamiętam kompletnie. Jest bardzo kapryśna. Ojej, jeszcze tutaj jest jedno przejście. Nie zauważyłem go wcześniej. Oczywiście. Mamy sklep goblinów, który w sumie nie ciekawego nie sprzedaje, więc tak, panie. Niech sobie stoi. A ja wybuduję tutaj kolejną wieżę obronną, skoro tutaj nikt nie pilnuje tego przejścia. Służę światłości. Dobra, jak tam żyjecie? Pomóż mi pomóc sobie. Dobra, przyzywam jeszcze parę jednostek. Potrzebujesz pomóc. Jest mą siłą. Dobra, idziemy na północ, może tutaj nie będzie nieumarłych i oczywiście będziemy mogli spokojnie wykonać tą misję dodatkową. Nie mogę. Dobra, buduj kolejną wieżę, a tą w międzyczasie ulepszymy. Mamy kolejną kopalnię złota, ale myślę, że mi się nie przyda mimo wszystko. My idziemy dalej. Oczywiście. Chciałbym znaleźć tą dodatkową misję, która jest ukryta. Tylko, że ja nie pamiętam, gdzie ona była. Mądry plan. Jak najbardziej. Skończone. Kurczę, nigdzie tego nie ma. Mądry plan. Jak najbardziej. Więcej pracy. Dobra, wieżę zbudowałeś, więc teraz... A, w sumie teraz ci będę użył do budowania wież obronnych. Potrzeba więcej drewna. Potrzeba więcej drewna. Dobra, to chodź jednak drewno zdobywać. Służę światłości. Kurczę. Mądry plan. Gdzie jest ten quest dodatkowy? Jak najbardziej. Oczywiście. Kompletnie nie pamiętam. Na honor. Tutaj też nie. Modernizacja oczywiście zakończona. Zaraz się okaże, że dojdę do kolejnego miasta nieumarłych i tyle będzie zrobienia dodatkowego questa. Oczywiście. Jakieś niebezpieczeństwo? Dobra, tu się wszystko już porobiło. Warsztat bym mógł zbudować. Żeby ulepszyć sobie moich strzelców. No to za chwilę. Jeszcze mam 20 minut ponad. A myślę, że te fale póki co nie będą takie potężne. Oczywiście. Dlatego też chciałbym czym prędzej wykonać ten quest dodatkowy, żeby potem mieć mojego bohatera w mieście, żebym mógł użyć go do obrony. Aha.
Atakują nas, chodźcie tutaj. Dobra, mamy studnie do leczenia, które mi się w sumie... Wygląda na to, że szukają zwady. Ogry mnie atakują. Myślałem, że to będzie właśnie ten quest, o który chodzi, skoro już moi rycerze zaczęli coś o nich mówić, ale okazuje się, że jednak nie. Książę Artasie, widzieliśmy karawanę przewożącą duży ładunek zarażonego ziarna. Trzeba ją zatrzymać, zanim dotrze do dalej położonych wiosek. Aha, okej. Rozumiem, co mam zrobić. No dobra, to idziemy. Dodatkowa misja to zatrzymanie karawany, zanim dotrze do ostatniej wioski. Ach, przypamiętam tą misję. Nie jest ona dość prosta. Dlatego też nie wiem, czy ją będę wykonywał. Ale postaram się ją zrobić. Rękawice siły ogra, mikstura większego leczenia. Dobra, podniosę to. Na honor. No i idziemy gonić tą karawanę. Światłość jest mą siłą. Dobra, ona była tutaj. Przynajmniej tam ją ostatnio widzieliśmy. Atakują nasze oddziały! Najwyższy czas. Dobra, znalazłem, dotarłem do niej. Tylko, że te dziady mnie strasznie mocno miją. A nie, nie, umieraj, żyj. Dobra, żyję. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, żeby tą karawanę atakować, mając ze sobą tylko czterech żołnierzy. Ale cóż, zobaczymy za chwilę, czy to był dobry pomysł. Miejmy nadzieję, że tak, mimo wszystko. Chociaż obawiam się, że tym razem jednak mi się nie uda i z nią wygrać. Czy ja mogę leczyć sam siebie? Chyba nie. Dobra, Arthas mi wbił poziom, ale co z tego? Nie mam many na wskrzeszenie. Arthas mi to chyba zgona zaliczy, że tak powiem. Wybacz, Arthas. Jeśli odbiorą nam ziarno, nasz pan każe nas obedrzeć ze skóry. Dobra, jak tam Arthas? A w sumie dobrze mu idzie. Jak tak patrzę. Dobra, oblegają moje miasto. Super, ty mam ważniejsze. Nie, gdzie mnie atakują? Tutaj. W sumie to nie jest taka trudna misja. Zaraz zniszczę im całą imprezę tutaj z tego, co widzę. Arthas, idź to zabij i wracaj do miasta. Bo tak jakby jestem oblegany troszkę. Ale tylko troszeczkę. Ona przyzwieści jednego chłopa, co by mi... Jakieś niebezpieczeństwo? Ej, Arthas, goń ten wagon z mięsem. Jak najbardziej. Mądry plan. Bo gdzieś mi tu uciekł. Jak najbardziej. Widziałem go, widzę cię. Za mojego ojca, króla. Nie uciekniesz mi, nie tak łatwo. Czekaj, no tutaj. Mam cię. No nie uciekaj! Jeszcze z dwa ciosy. Dobra. Żeby ziarno nie dotarło do pulsu. Dodanie nadwagi. Zwiększa siłę inteligencji bohatera o 4. Aha, czyli w sumie się opłacało. I zwój miejskiego portalu. Niestety nie mam miejsca, żeby go podnieść, więc nie... Sorry, Arthas, ale musisz wracać do miasta na piechotę. Dobra, jeszcze 18 minut musimy wytrzymać. Czyli myślę, że nam się uda. Dobra, rozwinę sobie te dwie umiejętności. A ty jak naprawisz mi wieżę, to zbuduję... Jezu, gdzie, którędy ty idziesz? Arthas, serio? Światłość jest mą siłą. Do domu, już! Zostawcie mnie w spokoju. Przywieźli ten wóz z mięsem tutaj, najlepiej. Ała. Odwalić się od mojego kapłana. Ała. Dobra, póki co jakoś żyje. Dobra, przeżył, o dziwo, ale przeżył. Arthas, gdzie jesteś? Dobra, wróciłeś do miasta, więc jest spoko. Chodź tutaj, popilnujesz.
Dobra, szósty poziom wbił, nauczył się wskrzeszania, ale myślę, że póki co tego nie będę używał. Ale zawsze lepiej mieć niż nie mieć. Dobra. Tak, panie. Wieża naprawiona, więc mi buduj warsztat. Tak, panie. A wy chodźcie tutaj. Pętynka. Jakieś niebezpieczeństwo? W sumie Artas tak jakby bez armii został. No, ale myślę, że sobie i tak poradzi. Tak, kotku? Tutaj robimy dwójkę. W sumie mógłbym jeszcze jednego kapłana przyzwać, ale mi się nie chce. A, tutaj jeszcze mam jedno przejście gdzieś. A nie, tutaj tak sobie ta wieża stoi. Okej. Okay. Można i tak. Czekajcie, zaraz wrócę. Dobra, jestem z powrotem. Nie i możemy kontynuować naszą obronę miasta. Z tym, że nic mnie nie atakuje, więc taka... O, na propos. Co to ma być? Coś tyś mu dał. Zabafa. A, idź dziadu. A, przeżył. Szkoda. Ej, zostaw to. No co za dziady wredne. Gin. A, przeżył. No co za grubas wredny. Dobra, umarł. Jeszcze tylko ten upierdliwy nekromanta. Dobra, wracaj naprawiać wieżę. Światłość jest moją siłą. Dobra, Artas przeżył. Jeszcze 15 minut. W sumie mógłbym... więcej stworków sobie zrekrutować, bo zbliżamy się do końca misji. No, w sumie tak średnio zbliżamy, bo minęło dopiero pół czasu. Ale i tak warto by było sobie trochę armię powiększyć. Z dwóch kapłanów. No, kolejna partia stworów. Zostaw go. Ja pierdzielę, idź stąd. Nawet mi wierzy, nie dadzą naprawić i już mnie kolejna partia atakuje. Super partia. Dobra. Idziemy stąd. Tak, kotku? Przybyłem oczyścić te krainy. Jest spokój póki co. Potrzebna jest moja pomoc. Chodź do Artasa, bo leczenie mu się przyda. No dobra, jakoś się trzymam, więc nie jest źle. Już wszystkie ulepszenia pokupowane. Co to? Okej, dobra, rozumiem. Przyzwiemy z dwóch kanonierów. Dobra, małe koszta, jako że zużyliśmy już ponad 40 miąska, to teraz tracimy 30% dochodu z kopalni złota. Ale mam nadzieję, że to nie będzie mi przeszkadzało. I że jakoś sobie poradzimy z taką stratą. Dobra, widzimy, kapłan leczy nawet naszego chłopka. Miło z jego strony. Gotów do akcji, ale... Dobra. Czego ci trzeba? Jesteś. Czego mi trzeba? Twojej pomocy. Jeszcze 13 minut. W sumie za dużo to tu się nie dzieje. To znowu te... te stare dziady przyszły. Nie trzeba mi się kłaniać. Dobra, zrobimy tutaj jedynkę. W sumie mogłem sobie ustawić, żebym widział pasek życia moich jednostek nad ich głowami, bo wtedy by mi było łatwiej, aczkolwiek nie pamiętam, jak to się robiło. Jak nie zapomnę tego w następnym odcinku, jeżeli będę nagrywał taki, to to zrobię. Jeszcze ma się dobrze, dlatego też w sumie nie wiem, po co mi dali tą drugą kopalnię tutaj. Zostaw mojego kapłana, ale ten wóz z mięsem się uwziął na mojego kapłana. Ciągle jego atakuje. Dobra. Wóz z mięsem pokonany. Ty się nie pchaj do przodu, bo ciebie zabić ciągle próbują. Jest tutaj jakaś opcja na przyspieszanie? Nie wiem. Ale najwyżej, jak będzie zbyt nudno, to... na samym nagraniu przewinę ten czas, żebyście nie musieli każdej sekundy tej rozgrywki, tej misji, która trwa aż pół godziny, oglądać. Bo mam świadomość tego, że to może nie być zbyt ciekawe. Co my tu mamy? No w sumie nic tu się... W ogóle atakuje mnie fioletowa armia nieumarłych.
Bo tutaj nigdzie nie widzę fioletowego miasta. Tutaj było miasto zielone, które mnie bardzo nieładnie przywitali. Ale fioletowego to ja nie widziałem. Lecz ich, bo im życie spada na nisko dość. Ciekawe, czy to wskrzeszenie... A, przywraca się 6 martwym sojuszniczym jednostkom. A, czyli rozumiem, że jeżeli umrze mi dana jednostka, to wtedy ona nie zostaje przywrócona do życia na chwilę, tylko na stałe. Oho. Ataku z tej strony się nie spodziewałem, gdyż następują dość rzadko. Ale w sumie tak patrzę, to wieże praktycznie same sobie z nim poradziły. Więc nawet nie musiałem tutaj przychodzić. Dobra, to wracamy. Ile to zwiększa? Pancerz o 3. Dobra, kolejny atak. Chciałem powiedzieć, że tym razem trochę większa, ale w sumie nie. O, ale coś mi zabiło, nawet nie zauważyłem kiedy. Giń. A, nie wyszło. Ale kogoś mi zabili, nawet nie wiem... O, wieżę mi zniszczył. A, to wredne. Oj, będzie zemsta. Nieładnie cudze budynki niszczyć. Zgiń, przepadnij. Dobra, wracajcie mi tutaj. W sumie mógłbym tą wieżę odbudować. Halo? Już nawet nie wiem, o czym mam mówić. Bo już wszystko, co chciałem powiedzieć, wykorzystała. A tu jeszcze ponad minutę trzeba przeżyć. Oj, ktoś mi zginął. No jak widzimy, kolejne armie nieumarłych nie stanowią żadnego zagrożenia, tylko skąd się biorą fioletowi nieumarli? Bez kitu. Jeszcze niecała minuta. Widać, moi przeciwnicy mi żadnego wyzwania nie stawiają przede mną. Oho! Kolejny atak, czyli widzimy jednak, uznali, że trochę większą armię tym razem wyślą. To dobrze, coś się będzie działo. O, i z tej strony. O, czyli widzimy, jednak uznali, że będą nas atakować z dwóch stron naraz. No, o, jeszcze z tej, uuu! Bohatera przysłali w ogóle. Tylko trochę to zrobiliście za późno, bo tak jakby jeszcze 12 sekund misji. Ten co robi w ogóle? Ze wszystkich stron mnie atakują. Najlepiej. O, i przysłali bohatera na 10 poziomie. Co w sumie nic nie zmienia, bo i tak właśnie główne zadanie zostało wykonane. I Uther przybywa na ratunek. Tak wielkie armie nieumarłych atakują moje miasto. No i co? Arthas stoi i podnosi młotek. Niech światło doda mi siły. Pff, serio? Za Lordaeron, za króla. Dobra, oczywiście, jak to w filmach akcji często bywa, w ostatniej chwili przyjeżdża pomoc i nas ratuje przed śmiercią. Losy bitwy wciąż nie są rozstrzygnięte. Jak zwykle, cała zasługa w rękach Uthera. Nie wierzę, że udało ci się tak długo utrzymać, chłopcze. Gdybym nie przybył na czas... Posłuchaj, Utherze, robiłem co mogłem. Gdybym miał legion doborowej jazdy, to... Nie czas unosić się dumą. Ta bitwa to dopiero początek. Szeregi nieumarłych rosną z każdym naszym wojownikiem, który zginie w bitwie. Trzeba uderzyć w ich przywódcę. Jeśli będzie trzeba, udam się do Stratholm i zabiję Mel'Ganisa. Spokojnie, chłopcze. Jesteś dzielnym młodzieńcem, ale sam nie dasz rady temu, kto rozkazuje umarłym. Więc jedź ze mną, Uterze, bo ja ruszam do Stratholm z tobą czy bez ciebie. No dobra, wygraliśmy tą strasznie długą misję. Arthas uznał, że wyrusza dalej na północ do Stratholm, spotkać się z Mal'Ganisem, czy tam Mel'Ganisem, jak on go nazwał. No i mam zwycięstwo. Kontynuuj.
Jak widzimy, o dziwo, jesteśmy pierwsi, mimo że nasi przeciwnicy mieli strasznie silną armię. No ale okej. Dobra, myślę, że w tym miejscu możemy zakończyć, bo jak zdążyliście zauważyć, ostatnia misja zajęła nam strasznie dużo czasu. I szkoda, że się w niej za bardzo nic nie działo, ale mam nadzieję, że to jest jedyna taka misja w tej grze i że następne będą ciekawsze. Dobra, dlatego też dzięki wszystkim za oglądanie dzisiejszego odcinka. Być może jeszcze nagram coś z Warcrafta, a być może nie, szczerze mówiąc, nie wiem na daną chwilę. Dlatego też dzięki wszystkim za oglądanie. Zapraszam na kolejne odcinki z innych gier. Trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem. Cześć!